Siemanko, w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak żyje, mieszka moja koleżanka 300 metrów od miejsca, w którym ja mieszkam. Za 4000 batów miesięcznie tyle płaci. Ma lepszy standard ode mnie, dosyć sporo wyższy, fajniej wszystko to wygląda, dlatego postanowiłem pokazać wam jej mieszkanie i apartament. No i wbijamy, to jest tu. Blok wygląda tak, jest w miarę nowy, także wszystko spoko, parking na samochody. Blok wygląda tak, jest w miarę nowy, parking na samochody, jest takie podwóreczko. Dobra, idziemy do niej. Tak wygląda klatka schodowa. Nie wiem, że mam przyjść, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że jest. Can I come? Yeah? Spała. Tak jak tajki lubią spać. W związku z tym, że Pim jest jeszcze zaspana, idę sam pokazać wam taki rooftop, czyli na dachu miejscówek, gdzie można wyjść. Nic rewelacyjnego tak naprawdę. Są w Bangkoku milion razy lepsze rooftopy, no ale jest to zawsze coś, gdzie można przyjść i się wychillować. I popatrzeć na widoki. Na panoramę Bangkoku. Tu z tej manki jest lepszy widok. Zaraz wam pokażę. O, o. Widać nawet świątynię i jakieś tam drapacze chmur. Tak to wygląda. Baniaki z wodą. Tu można przyjść sobie posiedzieć lub skoczyć w palmy czy cokolwiek. Dla tych, którzy lubią skakać. Ja mam lęk wysokości, oczywiście już mam pełne gacie w tym miejscu. No ale chciałem wam pokazać. Tak to wygląda. Na dachu. Spadamy ze strachu. Pranie można sobie wywiesić. Jak widać, każda klatka ma taki rooftop. Okej, no to tak wygląda pokój za 4 koła. Jak widzicie, dużo lepiej niż u mnie. Muszę odsłonić trochę światła, żeby wpadało. Oh, fucking. Tak. Widok też jest dużo bardziej zacny niż u mnie. Więcej dachów widać. Kawałek ogrodu z zielenią, co jest rzadkością w Bangkoku. Wiatrak musi być. Klima jest, wszystko się zgadza, słuchajcie, za 4 koła jest nawet dla Buddy coś, za 4 koła, czyli 400 zł, myślę, że to jest dobra cena. O, jest nawet jaszczurka, tak jak na Filipinach, słuchajcie, tutaj też są jaszczurki, patrzcie. Nie, ucieka. I łazienka. Łazienka za 4 koła. Nawet z wanną. Nawet z wanną i nawet z lustrami dużymi.
Nawet z ogrzewaczem do wody. Proszę bardzo. Pięknie. 400 zł. Może być wasze. Wpadajcie do Bangkoku. Dobra, no to tyle w tym odcinku. Chata jak chata. Wiecie, za ile możecie wyżyć w Bangkoku. 400 zł plus 600 na życie spokojnie wystarczy. Za 1000 zł możecie przetrwać w Bangkoku miesięcznie i wcale nie być tak naprawdę biedakiem. W miarę sobie fajnie żyć. Wpadajcie do Bangkoku. Peace. Tak samo jak u mnie, tak samo i tutaj można sobie zrobić pranie. W tej dużej za 40, w tych mniejszych za 20, jak widzicie. Jest też ołtarzyk dla Buddy. Musi być. Tu można sobie popowieszać. A tutaj można sobie przyjść i popodziwiać ptaki. Mają ogólnie fazę tutaj na więzienie ptaków. W Bangkoku widziałem w wielu miejscach. Nie wiem dlaczego. Szkoda mi tych zwierzaków, bo spójrzcie, sami latają jak nakręcone w tej klatce. Ale takie życie jest. Nie wdajemy się tutaj w zbyt głębokie rozkminy na temat, jak żyją tubylcy. Dla tych, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej lub zadzwonić sobie pod numer telefonu, tutaj macie. Jest też nazwa. Nie wiem, czy jest strona internetowa, czy nie, ale możecie jakoś do tego dojść. Low show, 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 low show